dobry, witam bardzo serdecznie w Breaking News 24. Dzisiaj chciałam Wam przedstawić najbogatsze i najbogatsze państwa świata. No, ogólnie na świecie jest ich 196 krajów i dzisiaj właśnie chcę Wam tak zaprezentować. Miernikiem wzrostu gospodarczego jest tak zwany PKB, czyli per capita, produkt krajowy brutto na głowę w oparciu o PSN, czyli parytet siły nabywczej. No i posłuchajcie, jakie to są najbogatsze, most rich countries. Australia, Austria, Belgium, Kanada, Denmark, Finland, France, Germany, Hong Kong, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Luxembourg, Netherlands, New Zealand, Norway, Singapore, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, United Kingdom i United States. No, troszeczkę się to w ostatnich czasach, w ostatnich latach zmieniło i tutaj mamy ten 10 wybranych najbogatszych krajów. Zobaczcie, co się stało. Otóż na pierwszym miejscu jest Katar. Katar to jest rząd 129 511 amerykańskich dolarów. No i to mają wydobywcie gazu ziemnego. No i tam będą właśnie mistrzostwa następne w piłce nożnej. Luksemburg. Luksemburg, tam na jednego człowieka przypada 100 991 amerykańskich dolarów i panuje tutaj raj podatkowy. W Luksemburgu, słuchajcie, jest tu ponad 150 banków i jest jednym z głównych ośrodków finansowych na świecie, ma wpływy z turystyki i jest centrum spotkań biznesowych. Na trzecim miejscu plasuje się Singapur. Tam na głowę jest 86 853 amerykańskich dolarów. No i takie, to jest takie miasto lwa, prawda? Lion City. I jest czwarte centrum finansowym świata po Londynie, Nowym Jorku i Tokio. Niskie podatki zachęcają do inwestowania w tym kraju. No oprócz tego tutaj należy zwrócić uwagę na przemysł elektroniczny, najbardziej rozwinięta gałąź przemysłu i wysokich technologii, centrum wolnocłowego handlu, największe w świecie giełd kauczuku. Dalej mamy Brunei, to jest czwarte miejsce, 77 661 amerykańskich dolarów na głowę. I zyski mają głównie z wydobycia ropy i gazu ziemskiego. Kuwait na piątej pozycji, 70 586 amerykańskich dolarów. I tutaj mamy dinar kuwejski, słuchajcie, jest od lat najsilniejszą walutą świata. Jeden dinar kuwejski to jest 13 zł polskich. Norway na szóstym miejscu, 69 031 amerykańskich dolarów. I prawie połowę z dochodu budżetowego to jest wpływ z podatków i wpływy z państwowych firm wydobywczych. Na siódmym miejscu mamy Zjednoczone Emiraty Arabskie i tutaj Dubaj. Dubaj przyciąga oczywiście wszystkich biznesmenów z Europe także i show business tam się teraz też rozkręca. No i oni mają dużo ropy, tak zwany czarny gold, black gold. No inwestują w turystykę i bankowość. Na ósmym miejscu jest San Marino. Budżet państwa co roku notuje nadwyżki. Aha, no i tam w tym mieli w Emiratach 67 946 amerykańskich dolarów na głowę, a San Marino jest 64 i 1464 amerykańskie dolary. No i tutaj mamy, oni eksportują wino, sery i co roku przyjeżdżają tam miliony turystów z całego świata. Na dziewiątym miejscu jest Szwajcaria, 59 150 amerykańskich dolarów na głowę. I tutaj można mieć do nich zaufanie, po prostu te banki, prawda? Banki mają duże zaufanie, cieszą się dużym zaufaniem. 630 z całego
i mają tych banków 630, a 5 z nich to cieszy się po prostu popularnością na świecie. I mają liczne międzynarodowe przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe, 6 giełd papierów wartościowych. No i tutaj na czoło wysuwają się jubilerzy i zegarmistrzowie. Także tutaj jest Szwajcaria. No i na 10 miejscu plasują się Stany Zjednoczone, 57 220 USD na głowę. Największy na świecie producent żywności po Japonii. Największy producent samochodów, samolotów wojskowych, pasażerskich, rocket. Światowy potentat w przemyśle elektronicznym, komputerowym. No i oczywiście tak zwane technologie, prawda, takie tutaj mamy. Także to są najbogatsze, very rich countries. No i w tych najbogatszych krajach przypada 100 tysięcy dolarów na rok. Dobrze mówię. Natomiast 1000 na rok dolarów przypada na biedne kraje. I tutaj mamy tą właśnie, tutaj mamy te wybranione najbiedniejsze kraje. No i tutaj jest tak: Democratic Republic of Congo, Niger, Burundi, Mozambik, Chad, Liberia, Burkina Faso, Sierra Leone, Central, tak, African Republic, Gwinea, Eritrea, Gwinea Bissau, Mali, Etiopia, Zimbabwe, Afganistan, Malawi, Sudan i Gambia. No Zimbabwe idzie tak do przodu, że dopiero będzie bogata jakoś w 2700 coś tam roku. Także strasznie slowly. A dlaczego tak się właściwie dzieje, że te państwa są, takie, słuchajcie, bogate lub biedne? Otóż tutaj bardzo ważne są tak zwane institution, prawda, czyli zespół dążeń ludzkich, zorganizowany taki twór polityczny, i te instytucje tutaj nam się plasują. Najważniejszym właśnie to, że jest police, education, zdrowie i transport. No i tutaj w państwach najbogatszych to jest najmniejsza korupcja, a w najbiedniejszych jest największa, prawda, korupcja. No oprócz tego religion też się liczy, bo w bogatych państwach około 70% obywateli jest wierząca. Natomiast tam w tych biednych to raczej jest kiepsko. Oni tam właśnie ciągle mają jakieś spory i wojny. Także tutaj na 19 krajów, tutaj mamy się z tych 25, to tam ma to właśnie 70%. No oprócz tego właśnie ważne jest też culture, no i geography, prawda, czy leżysz, kraj leży tam, gdzie jest gorąco, gdzie są muchy cece, które uniemożliwiają, i te gleby takie jałowe, które uniemożliwiają rozwój gospodarczy. No i one też, to też się liczy. No a jak jest w Polsce z tymi instytucjami? No institution most important w Rzeczypospolitej Polskiej, no to wiadomo, że to jest prezydent RP, senat RP, sejm RP, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Najwyższa Izba Kontroli, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Kancelaria Prezydenta, Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Culture, Ministerstwo Obrony Narodowej, Rolnictwa i Rozwoju, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Środowiska, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin, Główny Inspektorat Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Urząd Dozoru Technicznego, Urząd Regulacji Energetyki, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wyższy Urząd Górniczy, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Urząd Zamówień Publicznych,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Służba Celna, Główny Urząd Miast, Główny Urząd Statystyczny, Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Urząd Ochrony Konsumencji i Konsumentów, Urząd Potencjalny Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Służby Cywilnej, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Państwowa Komisja Wyborcza, Rzecznik Interesu Publicznego. Patrzcie, ile tego jest. Co oni tam robią w tych urzędach, ci urzędnicy? No, żeby nie było tak, jak ostatnio w Lewiatanie pan powiedział, że siedzą i wiecie co, robią stołki, prawda? No, ile zarabia prezydent Rzeczypospolitej? Zasadnicze zasady naliczenia pensji dla głowy państwa określa ustawa 31 lipca 1981 roku o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowisko państwowe. Zgodnie z tym, tutaj na przykładzie Bronisława Komorowskiego podamy, że zasadnicze wynagrodzenie, jakie on miał, to było 12 365 zł brutto. Takie wynagrodzenie. Do tego dochodził dodatek funkcyjny 5299 i to jest dodatek z, i o dochody, dodatek za usługi lat. No i w sumie 20 138 zł brutto wyszło. No i myślę, że podobnie zarabia nasz obecny prezydent, premier zarabia około 16,5 tysiąca, minister około 15 tysięcy, senator 10 tysięcy. No i co tutaj analizy zrobili, jakiś Sedlak and Sedlak i oni przełożyli właśnie, zrobili taką analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej. Tutaj mam może trochę stare, bo nowe nie pokazują się w internecie. Najlepiej zarabia oczywiście kto? Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a potem oczywiście Sąd Najwyższy. No i tutaj możemy powiedzieć tak, ile zarabia pracownik ZUS? 4065 zł. Pracownik KRUS 4199, pracownik GUS 4246, Kancelaria Senatu 8762, Kancelaria Sejmu 9350, no a Rzecznik Praw Obywatelskich no 6701. No i tu byśmy jeszcze mogli pokazać, ile zarabia Instytut Pamięci Narodowej, no więc 5955, Trybunał Konstytucyjny aż 10929 i Sąd Najwyższy 12074 zł. No a budżet państwa, to wszystko z budżetu państwa idzie, skąd się bogaci, prawda? No a no z podatków i opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednostek, jednostkowych spółek Skarbu Państwa mają tam wpłaty z tytułu darowizny, czy dywidendy, przepraszam, okryta w, i to są aktywa wpłacane właścicielom jako wynagrodzenie za udzielanie kapitału, wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego, wpłaty z nadwyżki środków finansowych agencji wykonawczych, dochody z najmu, dzierżawy, odsetki za lata, odsetki od udzielonych pożyczek, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne, spadki i takie właśnie darowizny, dochody ze sprzedaży majątku i tak dalej, i tak dalej. No i to jest, z tego muszą się utrzymać. No ale wiecie, jak to jest, nie zawsze jest tak kolorowo i ten budżet państwa u nas nie, chyba nie jest taki właśnie dobry, jak na przykład w Kuwejcie, gdzie oni mają nadwyżki, prawda? Taki mają przychód, a to mamy ciągle deficyt. No i tutaj świat pokazuje, że to tak wesoło nie jest, no i w filmie też w jednym tak można zobaczyć, że tak wesoło nie jest i to można sobie porównać, na przykład taki obejrzeć film Alice in Wonderland, Alicja w Krainie Czarów, taki polecam, jest to film z 2010 roku, trwa godziny 48 minut i to jest najlepszy film fantasy, taki familijny, przygodowy. I wygrana, jaką dostał, to jest takie Saturn Nagroda. I wizualnie film jest cudem, efektywne kostiumy, fantazyjny
charakteryzację i bajkowe plenery, no to zupełnie jak w tym politycznym świecie. Główna bohaterka nie jest małą dziewczynką, jak to jest w książce. Książka też polecamy, oczywiście. W filmie ona ma 19 lat. Musi decydować, czy wyjść za śmiertelnie nudnego i odpychającego lorda. Przed odpowiedzią na wątpliwe oświadczyny ratuje ją królik. Ona wpada do magicznego podziemia i tam się zaczyna dziać. No i oczywiście, kto lubi Johna Deepa, to polecam bardzo serdecznie. Tutaj jest ten John Deep jako kapelusznik, a reżyserem jest Tim Burton. Scenariusz napisała Linda Wolverton. Także od tego świata filmu byśmy przeszli do świata sztuki, no bo co zrobić, jak pokierować właśnie tymi instytucjami, żeby one dobrze prosperowały. A no polecam malarzy epoki odrodzenia, czy takie malarzy renesansu, trójkę włoskich. Oczywiście to będzie Michał Anioł, Rafael Santi i Leonardo da Vinci. Dwóch z nich, Michał Anioł i Leonardo da Vinci, dożyli starości. Natomiast Rafael Santi, no niestety najwybitniejszy i najmłodszy z nich, zmarł po ataku febry w wieku 37 lat. No i on okazał się, że najbardziej z nich wszystkich wierzący, a na jego grobie, na jego tam gdzie spoczywa, jest taki epitafium. Bałem się tego, co niezgłębione. Pokonałem zwyczajne, wielkim równy, tylko śmiertelne zmarło ze mną. No więc to, co nieśmiertelne, z nim żyje nadal. I ja polecam to nieśmiertelne od Rafaela Santi. I tutaj mamy na przykład takiego młodego mężczyzny z jabłkiem, ze ślubiny Marii z Józefem, święty Jerzy walczący z smokiem, Madonna z szczygłem. No tutaj takie, czy to jest drugi ten właśnie Jezus, czy może drugi Jezus, czy może to jest Jan Chrzciciel, prawda? Papież Juliusz II, Madonna Sykstyńska, droga na Kalwarię, Przemienie Pańskie, Szkoła Ateńska, no i zaślubiny Marii z Józefem. Także tutaj on jednak w kierunku malarstwa poszedł. A Michał Anioł, no cóż, Michał Anioł, czyli Michał Angelo di Lodovico Buonarroti Simoni, no to nie tylko malarz, raczej rzeźbiarz, prawda? Mam w rodzinie, wyrósł z rodziny kamieniarskiej, poeta i architekt. No i tutaj bym poleciła właśnie te freski w kaplicy Sykstyńskiej, które musiał namalować na zlecenie papieża Juliusza II. Oczywiście on jako rzeźbiarz, no ciężko do tej roboty przystał, no ale jak to było zlecenie od takiej ważnej, important, prawda, person, no to on nie musiał to zrobić. No ale Leonardo da Vinci, słuchajcie, napisał o nim Giorgi Vasari tak. Leonardo miał umysł o nastawieniu tak heretyckim, że nie zgadzał się z żadną religią, będąc bardziej filozofem niż chrześcijaninem. No i tutaj ja polecam jego pracę również, Tomasz i Anioł, Święty Hieronim na pustyni, Chrzest Jezusa, Madonna Benois, Madonna z Dzieciątkiem i Kotkiem, Madonna w Kroacie, Dziewica z Dzieciątkiem i Świętą Anną. No i najbardziej znane, prawda, to jest Ostatnia Wieczerza. No już nie mówię nic o tych obrazach, które są ze szkłem kuloodpornym w lurze, czyli na przykład ta Gioconda, no to no, nie jest aż taka important. I co, zostaniemy jeszcze w Italy i tutaj przejdźmy do music, bo muzyka tutaj jest bardzo też ważna. I jaki jest tego sens, no jaki jest sens, prawda, no tutaj śpiewa Zucker, taką piosenkę Senza una donna, czyli Without a woman, tutaj po polsku tak brzmi jak sens kobiety, jaki jest sens kobiety, prawda, no ale jest to song written and performed by Zucker from his album Blues i z 1987 roku, ale oryginalne nagranie, czy taki re-recorded in English, został zrobiony z with Paul Young. I tutaj są takie słowa,
I don't know what might follow. No właśnie, za czym pójść, prawda? No za czym pójść tutaj też nie wie ktoś. A kto wie w takim razie i kogo ask, kogo zapytać? No i może Eros Ramazzotti, który w Polsce w 2019 roku ma koncert 20 października na warszawskim Torbarze. I co? Wielki artysta włoski Eros Ramazzotti już 30 lat ma karierę, wydał 18 albumów studyjnych, jest na scenie od lat 80. Wylansował, sprzedał na świecie ponad 40 milionów płyt. Wiele międzynarodowych przebojów, takie jak Parla con me, Più bella cosa, Un'emozione per sempre, no i taki słynny duet pamiętamy z Tiną Turner, Cose della vita. Występował z Luciano Pavarotti, z Jose Carrera, z Josephem Kaleją, z Rodem Stewartem, Eltonem Johnem. No i oczywiście to nie jedyny włoski muzyk, który wystąpi w Polsce, jest jeszcze wcześniej, przyleci do Polski Andrea Bocelli, też jego muzyk bardzo serdecznie polecam. Jest beautiful music i przyjedzie do Polski na obchody stulecia Uniwersytetu Poznańskego. 11 maja 2019 roku wystąpi na stadionie w Poznaniu. No i niestety bilety są już sprzedane. Także tutaj zasługuje na uwagę jego mnóstwo nagród. Dostał Złotego Globa, World Music Award, Grammy, Latin Grammy i wiele innych, a także order w 2006 został oznaczony Orderem Zasługi Republiki Włoskiej, a w 2009 dostał Order Zasługi Duarte za wkład w międzynarodową kulturę i sztukę. No, Andrea Bocelli, wiemy, on jest niewidomy i stracił wzrok w wieku 12 lat, kiedy grał w futbol. No niestety wylew krwi do mózgu właśnie nastąpił w wyniku tam jakiegoś właśnie akcydentu, no i stracił wzrok. Potem zainteresował się muzyką i tak do teraz on gra. Znaczy nie gra, tylko już nie gra w piłkę nożną, ale pięknie śpiewa. Natomiast no, zostańmy jeszcze przy tym futbolu, no bo tutaj jedno, jak już powiedziałam, najbogatsze państwo świata, Katar, będzie gościł na 22, będzie gospodarzem 22 mistrzów świata w piłce nożnej. I one będą miały miejsce w 2022 roku i będzie to pierwszy turniej mistrzów świata, który odbędzie się na Bliskim Wschodzie w kraju islamskim. Katar został wybrany na gospodarza turnieju 2 grudnia 2010 roku. Kandydowały także Australia, Japan, Korea Południowa i USA. No ale co interesujące, 29 stycznia 2013 roku francuski magazyn France Football opublikował raport z wynikami dziennikarskiego śledztwa, w którym ujawniono kulisy przyznania Katarowi organizacji właśnie tych mistrzów świata. Zdaniem dziennikarzy magazynu, katarscy szejkowie kupili, słuchajcie, prawdopodobnie prawa do organizacji mistrzostw, między innymi za obietnicę zainwestowania w klub piłkarski Paris Saint-Germain FC. Katar jest najmniejszym krajem, którym przyznano to właśnie organizację. Tam w ogóle nie ma żadnej kultury futbolu, nie ma tam w ogóle żadnych stadionów i oni tam chcą się rozwinąć, tak, i to będzie, nie wiadomo, czy to będą mistrzostwa świata, świat islamski kontra VHS, świat chrześcijański. No nie wiem, co to będzie. Także niektórzy działacze sportowi popierają pomysł rozegrania mistrzostw właśnie zimą, bo w Katarze latem jest 50 stopni Celsjusza i istnieją obawy co do bezpieczeństwa właśnie nie tylko kibiców, no może też ich piłkarzy. Także czołowe kluby piłkarskie uznały, że rozegranie mistrzostw zimą jest dobrym pomysłem. No kończąc już, oczywiście polecam Wam bardzo. Odbijamy piłeczki
głową. No a tutaj Milo pokaże wam, jak piłkę trzymać na karku, to może tak byłoby ciekawie. No lepiej niż piłkę na karku trzymać głowę na karku, prawda? No bo co zrobić without head? Co zrobić bez głowy? No wszystko róbmy z głową, wszystko róbmy, no żeby to miało wszystko ręce i nogi. No i rzeczywiście trzeba by było spojrzeć tak troszeczkę wyżej, ponad głowy. Także ja wam życzę wszystkiego dobrego, takiego dobrego spojrzenia i trzymania tej głowy na karku, jak już mówiłam. Do zobaczenia znowu. Bye bye. See you soon again.